30. sesja Rady Gminy Kościelec obfitowała w ważne dla życia gminy wydarzenia. Jednym z nich była debata i głosowanie nad udzieleniem wójtowi gminy Dariuszowi Ostrowskiemu absolutorium. Podstawą do udzielenia wójtowi wotum zaufania jest prawidłowe wykonanie budżetu za 2020 rok. Wszystkie komisje Rady Gminy po zapoznaniu się z dokumentacją pozytywnie zaopiniowały zarządzanie funduszami, jak i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła żadnych uwag co do przychodów i wydatków. Przy takim stanie rzeczy decyzja radnych mogła być jedna – udzielenie wójtowi gminy absolutorium. Wszyscy radni obecni na sali głosowali za. To nie jest tylko moja zasługa, uzyskanie tego absolutorium. Z tego wynika, że mam dobrych pracowników. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani skarbnik, która czuwa nad tym wszystkim i począwszy od przygotowania projektu budżetu, oczywiście konsultacji ze mną, z pracownikami, aż po dzień dzisiejszy, który jest takim dniem wyjątkowym, który pokazuje, że u nas, jeżeli chodzi o budżet, o finanse, o realizację, nie ma żadnych uwag, ale to nie tylko z Państwa strony, ale również z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pani skarbnik, Pani Beato, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ale Szanowni Państwo, przecież to również jest Wasza zasługa. To, że działacie, że podejmujecie różnego rodzaju działania, które zmierzają do poprawy bytu naszych mieszkańców, do poprawy infrastruktury drogowej, do tego, aby naszym mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Wam pragnę również podziękować. Podziękować za współpracę. Ta współpraca pozytywna z Wami naprawdę buduje, motywuje do dalszej pracy i aż chce się naprawdę pracować. Dla mieszkańców gminy oznacza to, że gmina zarządzana jest właściwie, a finansami dysponuje się racjonalnie. Pani skarbnik i wójtowi gratulujemy. Nie wracam, jeszcze na końcu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Teraz się też. Dziękuję bardzo. Również gratuluję. Dzięki.